Pozwólcie, że ja podzielę się z wami paroma myślami, tak tytułem wstępu, temat hermeneutyki i dlaczego taki temat. Ja myślę, że żyjemy w takim świecie, w takich czasach, gdzie słowo doktryna czy teologia niemalże ma takie ludziom się wydaje, że to jest takie niedobre pojęcie. Takie złe pojęcie, bo to przecież za bardzo intelektualne, gdy mówimy o doktrynach, o teologii. Bo przecież teraz to, co się liczy, taki mistycyzm, odczuwanie, doświadczanie, jakieś emocje. To się liczy dzisiaj. Ja odnoszę wrażenie, że dzisiaj żyjemy w czasach, w których ludzie uwierzą we wszystko, jeśli tylko w odpowiednio dobrane emocje to powiemy. Nie liczy się, co ludzie mówią, tylko ważne, żeby odpowiednio emocje były do tego dobrane. Ja po prostu naprawdę nie mogę w to uwierzyć, jak ludzie idą za rzeczami, które są głoszone przez, przez młodą dziewczynę, która nawet szkoły nie skończyła, a potrafi powiedzieć how dare you! I ludzie po prostu, całe narody za tym idą, i po prostu... Ostatnio nawet widziałem przesłuchania prezesów Twittera w Stanach. I przesłuchujący zadał pytanie jednej z tych prezesek, powiedział, a którą szkołę medyczną pani ukończyła? Ona mówi, no nie ukończyłam szkoły medycznej. No to jakim prawem cenzurowaliście wybitnych jakby lekarzy, naukowców, którzy mówili rzeczy, które wy cenzurowaliście? No, bo przecież chodzi o to, żeby ludzie uwierzyli w to, co chcemy im powiedzieć, dlatego odpowiednio dobieramy do tego emocje i jest. Dlatego ja myślę, że tak ważne jest w dzisiejszym świecie, żeby odbudować ten zniszczony mur, który chroni nas przed zwiedzeniem. Bo jest tak wiele zwiedzenia wokół nas w dzisiejszym świecie, gdzie nie liczy się prawda Słowa Bożego, ale liczą się bardziej emocje. Jak my to przeżywamy, co my z tym robimy. Dlatego zapominamy często, tak jak jest to słowo, które jest powiedziane w Marka 12:30, że mamy miłować Pana Boga swego. Jest powiedziane, że będziemy Go miłować z całego serca, z całej duszy, z całej siły i zapominamy o tym jednym, że mamy też Go kochać i miłować z całej myśli swojej. Ja też tutaj użyję greckiego słowa. To jest greckie słowo dianoia, to z całej myśli, to myśl, to dianoia, które słowo oznacza też umysł, zrozumienie, czyli coś właściwie zrozumieć. Dlatego ważne jest to, żebyśmy też kochali Boga przez to, że rozumiemy to, co On do nas mówi. Nie tylko w emocjach, nie tylko w sercu, ale też w swoich myślach, w zrozumieniu tego, co On do nas mówi. Dlatego będziemy uczyć się na tych wykładach, jak poznawać to słowo, jak interpretować to słowo. I gdybym zadał wam takie pytanie, no bo wiecie, ja też prowadzę wykłady w tej objazdowej szkole biblijnej, takiej, którą mamy, z apologetyki. I tam jest taki werset, który często powtarzam na tych wykładach. To jest 1 Piotra 3,15, gdzie jest powiedziane, że zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej. Czy jeżeli zadałbym wam pytanie, dlaczego wierzycie w Biblię, w to, co w Biblii jest napisane? Wiecie, ja tak czasami lubię takie pytania zadawać ludziom. I niektórzy ludzie mówią, a ja wierzę, bo tak zostałem wychowany, bo tak, no, tak mi powiedziano, bo pastor tak mówi, no to ja w to wierzę. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj na tytułem wstępu rozważyli taką definicję, którą chciałbym wam przedstawić dzisiaj. Dlaczego wierzę w Biblię, w to, co tam jest napisane? Może właśnie dlatego, bo jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów, po drugie napisanym przez naocznych świadków lub w czasie, gdy naoczni świadkowie jeszcze żyli, którzy spisali konkretne ponadnaturalne zdarzenia, które były wypełnieniem specyficznych proroctw zapisanych setki lat wcześniej, co sprawia, że ta księga jest Bożego, a nie ludzkiego pochodzenia. Co byście powiedzieli na taką definicję? Wow! Od razu powiem, to nie ja to wymyśliłem, żeby nie było. Nie jestem taki mądry. Ja powiedziałem tylko po prostu to, co apostoł Piotr powiedział. Ja po prostu sparafrazowałem jego słowa, które znajdujemy w 2 Piotra, w 1 rozdziale,
od 16 do 21 wersetu. Wow. Dlatego chciałbym, żebyśmy krótko przyjrzeli się dzisiaj właśnie temu fragmentowi. I przyjrzeli się tej właśnie definicji. Po pierwsze, werset 16. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach. I tu mamy tą pierwszą rzecz. Biblia jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów. Tutaj Piotr tak bardzo fajnie napisał, że to nie są zręcznie zmyślone baśnie. To nie są jakieś, to nie jest jakiś wymysł ludzki, mity, legendy, historyjki wymyślone przez człowieka. Nie. Nie, w ogóle nie na tym się opieramy. To jest zupełnie co innego. W Łukasza w pierwszym rozdziale od 1 do 4 wersetu czytamy piękne słowo, jak Łukasz zaczyna swoją Ewangelię. I on tam fajnie mówi w ten sposób. Już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały. Jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa. Postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się w prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. A mówi, ja dokładnie przebadałem. Słyszałeś pewnie, słyszeliście, tam on pisze do Teofila, słyszałeś o tych wszystkich rzeczach, które się dokonały. Wielu ludzi opisywało te wydarzenia, które miały miejsce. I ja też postanowiłem zbadać wszystko dokładnie. Łukasz był akurat lekarzem, był, można powiedzieć, naukowcem, więc to było w jego naturze, badanie wszystkiego. Ale on mówi, ja sprawdziłem, przebadałem, przeanalizowałem to wszystko, co się wydarzyło. Dlatego tutaj mamy historyczne wydarzenia, które miały miejsce. Które nie tylko jest to, Biblia jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów, ale jest napisanym przez naocznych świadków w czasie, gdy naoczni świadkowie jeszcze żyli. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest ta druga część wersetu 16. Zresztą to nie są zmyślone zręcznie baśnie, lecz naoczni świadkowie Jego wielkości. To oznajmiamy, to głosimy jako naoczni świadkowie. Dlaczego to ważne? Bo nie wiem, czy lubicie oglądać seriale kryminalne albo filmy, jakieś kryminały i tak dalej. Niektórzy lubią. A niektórzy kiwają głową, bo są święci i nie oglądają takich rzeczy, ale wiem, że są tacy, którzy oglądają. I powiem wam jedno. Ja nie jestem taki święty, ja czasami oglądam. Ale powiem wam jedno. Gdy czasami obserwuję, oglądamy, jak tam ludzie rozwiązują pewne zagadki. Coś się wydarzyło, potem jest dochodzenie, sprawdzają, rozwiązują pewne zagadki. Wiecie, że wszystkie te seriale, wszystkie te filmy kryminalne mogłyby już na samym początku zostać skończone i nie trzeba by kręcić tych filmów, gdy byliby naoczni świadkowie, którzy byliby zgodni w swoich zeznaniach. To całe to dochodzenie, ta cała zagadka po prostu znika. Nie ma żadnych zagadek, bo są naoczni świadkowie, którzy mówią o tym, co się wydarzyło i potwierdzają swoje zeznania. Dlaczego to jest ważne? Bo w Biblii mamy spisane wydarzenia przez naocznych świadków albo przez ludzi, którzy spisywali te wydarzenia, gdy naoczni świadkowie jeszcze żyli. Zobaczcie, 1 Jana 1 od 3 do, od 1 do 3. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota, a żywot został objawiony i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność wasza, nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Słyszeliśmy, widzieliśmy, doświadczyliśmy, nawet swoimi rękami dotknęliśmy i to wszystko objawiamy, to wszystko wam mówimy. Widzieliśmy to wszystko. Jesteśmy naocznymi świadkami. 1 Koryntian 15, od 3 do 8.
gdy jest mowa o zmartwychwstaniu. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany. I że trzeciego dnia został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Zobaczcie, naoczni świadkowie zmartwychwstania, gdzie tu jest nawet powiedziane to, że niektórzy, z których większość dotychczas żyje. Gdy pierwszy list do Koryntian był pisany, gdy Paweł to pisał, to świadkowie zmartwychwstania jeszcze żyli. To żyli jeszcze ludzie, którzy widzieli Chrystusa, który zmartwychwstał. Wiecie, nie byłoby nic prostszego, niż podważyć to całe pismo, to wszystko, co tu jest napisane, gdyby ci świadkowie powstali i powiedzieli: hola, hola, Pawełku, to nie takie proste. Ja widziałem i to nieprawda. Wcale nie zmartwychwstał. Ale byli świadkowie, którzy widzieli go, gdy zmartwychwstał. I nie można było temu zaprzeczyć, bo byli ludzie, którzy o tym mówili. Zobaczcie, ja pozwoliłem sobie wypisać tutaj wszystkich świadków zmartwychwstania, o których Biblia mówi. Wszystkie miejsca, w których czytamy o tym, że po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się ludziom i oni go rozpoznali, widzieli go w różnych okolicznościach, różne grupy ludzi. To nie tak, że jakieś przywidzenie, ktoś miał jakieś omamy i tak dalej. 500-osobowe omamy, no po prostu on ukazał się tylu ludziom. Tylu ludzi mogło go doświadczyć, zobaczyć po zmartwychwstaniu. A tak prosto byłoby zaprzeczyć temu wszystkiemu i podważyć autorytet Biblii, gdybyśmy powiedzieli: nie, nie, to wszystko, co tam pisze, to nieprawda. Nie, byli ludzie, którzy widzieli to wszystko. I nikt nie podważał tego. A ktoś powie: pastorze, ale skąd możesz wiedzieć, skąd możesz mieć pewność, że to, co tu jest napisane, to jest prawda? Przecież przez tyle lat to mogło być tyle razy już zmienione. Mogli być ci mnisi, którzy tam przepisywali te pisma, to wszystko. Oni mogli tam wprowadzić swoje zmiany. Oni mogli to zmienić tak, jak oni chcieli. Przecież nie mamy oryginałów. To przecież skąd wiesz, że to jest prawda, to co masz? I to jest taki argument, który ma na celu jakby zmusić kogoś do tego: dobra, poddaję się, przepraszam, nie mam oryginałów, dobra, to nie wiem, to może to nie jest prawda. Nie dajcie sobie wmówić takich rzeczy. Bo tak, nie mamy oryginałów. No, z jednej strony to dobrze, bo ja sobie wyobrażam, gdybyśmy mieli oryginały, to wiecie, co by się działo? Ludzie by zaczęli cześć oddawać temu oryginału, by cześć oddawali temu wszystkiemu. No, może i dobrze, że nie ma, bo ludzie mają taką tendencję. Pamiętacie, gdy Mojżesz zrobił węża na pustyni? Co ludzie zaczęli robić? Najpierw to było tak, gdy popatrzyli, to byli uzdrowieni. Ale później mijały lata i oni zaczęli oddawać cześć temu wężowi. Tacy są ludzie. Więc tak jesteśmy, nie mamy oryginałów. Ale pomyślcie, jak absurdalne jest takie myślenie, że ci mnisi tam skrzętnie zmieniali to pismo, gdy przepisywali. Wiecie, co by to oznaczało? Że ci wszyscy mnisi musieliby w tym samym czasie pozmieniać te wszystkie manuskrypty, które są rozsiane po całym świecie, żeby były w tych manuskryptach były te same zmiany. A ile mamy kopii i wczesnych manuskryptów Nowego Testamentu? Wszystkich tłumaczeń, kopii mamy około 24 tysiące. Czy to mało? Popatrzmy sobie, jest taka nauka, która się nazywa analiza krytyczna tekstu. I ona bada takie stare pisma, czy one są wiarygodne. I na przykład pisma Herodota czy Tukidydesa, oni byli greckimi historykami. Pisali 500 lat przed Chrystusem, tak mniej więcej. I teraz, najwcześniejsze rękopisy, które mamy, które oni pisali, mamy z 900 roku naszej ery. Czyli od momentu powstania tych pism do momentu, gdy mamy pierwsze jakieś kopie tych pism, minęło 1300 lat. I mamy 8 kopii tylko tych pism.
Tacyt, rzymski historyk, który od momentu, gdy powstały jego pisma, do momentu, których mamy pierwsze, do których możemy położyć na nie ręce, no może nie do końca, no bo nikt tam nie pozwoliłby na to położyć rąk, ale te pierwsze kopie, które mamy, to jest 1000 lat później od powstania i 20 kopii tylko. Juliusz Cezar ze swoimi wojnami galijskimi. 950 lat minęło od momentu powstania do momentu pierwszych kopii, które mamy i mamy tylko 10 kopii. Liviusz ze swoją historią Rzymu, 900 lat od momentu powstania do momentu, gdy mamy pierwsze kopie i około 20 kopii. Wiecie, ja nie wiem czy wy, ale ja nigdy nie słyszałem, żeby ktokolwiek podważał autorytet i jakby wiarygodność tych pism. Mimo, że minęło średnio 1000 lat od momentu, gdy powstały te pisma, do momentu, gdy mamy pierwsze kopie tych pism. I mamy tak mało kopii. A teraz Nowy Testament. Sam Nowy Testament, który został napisany między 40 a 100 rokiem naszej ery. Pierwsze manuskrypty, które mamy już, pochodzą ze 130 roku naszej ery. Około od momentu, gdy powstały, do momentu, w których mamy te kopie, to jest od około 100 do 250 lat. Ile? 24 tysiące manuskryptów, kopii, tłumaczeń. Wow. Nie mamy oryginałów, tak, to prawda. Ale mamy kopie, które pochodzą nawet ze 130 roku naszej ery. Powstały zaledwie 100 lat po tym, gdy zostały napisane oryginały. Inne pisma? 1000 lat po powstaniu? Naprawdę, ja nie słyszałem, żeby ktoś kwestionował to. Na mimo 20 kopii? Tam dopiero można by robić jakieś zmiany. A w 24 tysiącach kopii zmiany robić? We wszystkim? Mało tego, a jeszcze popatrzmy na ojców Kościoła. Oni mieli taką tendencję, że jak pisali jakieś pisma, to co robili? Bardzo często cytowali fragmenty głównie Nowego Testamentu i umieszczali je w swoich pismach. Wiecie, że gdybyśmy nawet nie mieli tych 24 tysięcy kopii, tych manuskryptów, to z tych pism ojców Kościoła moglibyśmy odtworzyć 95% Nowego Testamentu. 95% Nowego Testamentu odtworzylibyśmy z tych pism ojców Kościoła. To teraz chcesz mi powiedzieć, że ci mnisi, którzy chcieli pozmieniać te pisma, oni byli w stanie pozmieniać w tym samym czasie wszystkie 24 tysiące kopii i te wszystkie pisma ojców Kościoła po to, żeby wprowadzić tam swoje wymyślone kłamstwa? Chcecie naprawdę, żebym uwierzył w takie rzeczy? Już nie mówiąc o zwojach z Morza Martwego, gdzie Stary Testament odtworzono i zobaczono, że tam niektóre pisma są po prostu dokładnie zgodne z tym, co mamy dzisiaj, z czego korzystamy. Ja wierzę w to głęboko, że Bóg robił wszystko, żeby zachować wiarygodność swojego słowa. I dlatego robił wszystko, żeby to zachować. I dzisiaj mamy coś, czego możemy zaufać. Dlatego wróćmy do tej definicji. Dlaczego ma wierzę w Biblii? Bo jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów napisanym przez naocznych świadków lub innych, gdy naoczni świadkowie jeszcze żyli, którzy spisali konkretne, ponadnaturalne zdarzenia. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, co jest piękne. Bo gdybyśmy zatrzymali się na dwóch pierwszych punktach, no to byśmy powiedzieli, a, wspaniała księga historyczna, świetna. Ale tu dochodzimy do tego takiego aspektu boskiego już. Dlaczego? Bo autorzy Biblii spisywali rzeczy, które jedna trzecia praktycznie Biblii to są proroctwa dotyczące tego, co się miałoby wydarzyć, co miało się wydarzyć. Sam Chrystus w swoim życiu wypełni 300 proroctw, które zostały wypowiedziane na jego temat. Sam Jezus. Ciąg dalszy tej definicji 2 Piotra. Rozdział 1 od 17 do 18. Wziął on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki go doszedł głos od majestatu chwały.
ten jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. To mówi Piotr, który był świadkiem pewnego wydarzenia. Naocznym świadkiem. Góra przemienienia. Widzieliśmy, słyszeliśmy te ponadnaturalne zdarzenia. To wszystko, co się działo. I autorzy Nowego Testamentu opisują nam wiele takich wydarzeń. Jak ślepi od urodzenia zaczynają widzieć. Jak kobieta, która była chora na krwotok, której nikt nie mógł pomóc, sprzedała wszystko, co miała, szukając pomocy, nikt nie był w stanie pomóc, a Jezus ją uzdrowił. Opisują to, gdy Jezus mówi, idźcie, przepłyńcie na drugi brzeg. I oni wsiedli do łodzi, walczą z falami i za chwilę jeden mówi, ty, a słuchaj, a Jezus tam mówił, że On będzie z nami? No nie. No ale zobacz, On idzie tutaj do nas po wodzie. Jezus chodzi po wodzie. Oni to opisują. Ale najlepsze to, o czym też będziemy w piątek mówić. W piątek śmierć. Grób. A w niedzielę zmartwychwstanie. Grób pusty. Co za nieprawdopodobne rzeczy. I Biblia nam o tym opisuje. I to opisują naoczni świadkowie. Tak ponadnaturalne wydarzenia, których nie da się wytłumaczyć w logiczny sposób. Bo Biblia jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów napisanym przez naocznych świadków albo ludzi, którzy pisząc w czasie, gdy naoczni świadkowie jeszcze żyli, którzy to spisali konkretne ponadnaturalne zdarzenia, uwaga, które były wypełnieniem specyficznych proroctw napisanym setki lat wcześniej. 19 werset. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Wow. Wiecie, że tyle proroctw, których Biblia ma w sobie, które się wypełniły dokładnie i idąc tym tropem zmartwychwstałego Jezusa. Psalm 22. Jaki nieprawdopodobny psalm. Zaczyna się słowami, które być może kojarzycie, gdy myślicie o historii Wielkanocnej. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy przypomina wam to coś? Są dokładnie te słowa, które Jezus wykrzyczał na krzyżu. Wiecie, cały ten psalm, nie będziemy go czytać, ale zobaczcie, jakie tu są słowa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Czy to nie są słowa ludzi, którzy pod krzyżem krzyczeli takie słowa? Albo na krzyżu wisząc łotr obok Jezusa? Albo tutaj dalej, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się moim widokiem. Między siebie dzielą szaty moje, o suknię moją los rzucają. Po prostu jakie nieprawdopodobne proroctwo dotyczące tego, co miało się wydarzyć. Uwaga, 1000 lat później. Czy wyobrażacie sobie, że gdy ten psalm był pisany, to Dawid, który pisał ten psalm, on nie miał pojęcia, czym jest ukrzyżowanie. Bo w tamtym czasie nie było jeszcze ukrzyżowania. Żydzi w ogóle inaczej ludzi skazywali na śmierć. Przez kamienowanie. Ukrzyżowanie to dopiero Rzymianie wprowadzili. Napisał te słowa 1000 lat, zanim to się działo. Ktoś mi kiedyś powiedział, ale Jezus znając te pisma, to tak kierował swoim życiem, żeby wypełnić te proroctwa. Tak? A jaki miał wpływ na to, gdzie się urodzi? Jaki miał wpływ na to, co się będzie działo, że będzie rzeźni w Miątek, że będą uciekać? Jaki on miał wpływ na to wszystko? Nie miał żadnego. Ale to było wypełnienie się tych proroctw, które są zapisane w Biblii. Dlatego ostatni punkt. Wierzę w to, co mówi Biblia, bo jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów napisanym przez naocznych świadków lub gdy naoczni świadkowie jeszcze żyli, którzy to opisali, konkretne ponadnaturalne zdarzenia, które były
mam bardzo dobre pismo, ale charakter słaby, które były wypełnieniem specyficznych proroc zapisanych setki lat wcześniej, co sprawia, że ta księga jest boskim, a nie ludzkim pochodzeniem. Ma boskie, a nie ludzkie pochodzenie. Wow. Ta księga oczywiście została spisana przez ludzi, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. I o tym właśnie mówi dalszy ciąg drugiego Piotra. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. To ludzie spisywali, ale to, co Duch Święty im kierował. Dlatego psalm 22, gdy był spisywany, gdy mamy tutaj psalm Dawidowy, gdy on go spisywał, to on pisał coś, o czym nie miał pojęcia, ale Duch Święty kierował jego długopisem, czy czymkolwiek miał wtedy w ręce. Piórem, ołówkiem, czymkolwiek. Na pewno nie pisał na klawiaturze komputera, tego możecie być pewni. Okej. Wiecie, w Dziejach 27:15 jest dokładnie to samo słowo użyte, które tu jest użyte, że natchnieni Duchem Świętym. To jest to samo słowo, które jest przetłumaczone, gdy jest powiedziane, że gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. To słowo unosić się, to jest dokładnie to samo słowo. Wiecie, statek, który po prostu jest niesiony przez wiatr. Tak samo ci ludzie, którzy spisywali Biblię, byli prowadzeni, niesieni przez Ducha Świętego. Wiecie, ludzie dzisiaj podważają autorytet Biblii, bo mówią, a to ludzie napisali tą Biblię, no to wiadomo, no to nie można w tego mu uwierzyć. Jak to ludzie, to nie możesz temu ufać. Jakoś, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jakoś ja nie pamiętam, żeby w szkole, na przykład na lekcjach matematyki, ktoś powiedział mi, wiesz co, masz podręcznik, ale nie musisz wierzyć temu, co w tym podręczniku jest, co w tym podręczniku jest napisane, bo to ludzie napisali. Nie musisz temu wierzyć. Nie? Jak pisałem jakieś klasówki, to potem nie było wytłumaczenia, ale ja nie wierzę w temu, co napisane jest w podręczniku, bo to człowiek napisał. Jakoś nie mamy z tym problemu, żeby wierzyć w pewne rzeczy. To, że Bóg posłużył się ludźmi, którzy wzięli ten przysłowiowy długopis i spisywali to, co Bóg ich, jak Bóg ich prowadził, to nie znaczy, że to jest złe, że nie można temu wierzyć. Bo raczej pozostaje pytanie, w jaki sposób ja mogę wziąć tą Biblię i zastanowić się na temat tego, czy to jest spójne. Bo zobaczcie, co z tym zrobimy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Biblia została napisana w trzech językach. Aramejski, grecki i hebrajski. Ten koine, o którym pastor Roger mówił dzisiaj też. W trzech językach. Na trzech kontynentach. Azja, Europa, Afryka. Przez 40 autorów, z których większość mogła się nigdy się nie znała, nigdy się nie spotkali. Przez prawie 5500 lat, na przestrzeni 1500 lat została pisana. Wow. A jednak, mimo tak wielkiej różnorodności, mamy spójność przekazu, mamy jednego głównego bohatera, o którym od początku do końca czytamy. Czy to nie dowodzi ponadnaturalnej spójności, jedności tych wszystkich autorów, którzy tak naprawdę jest jeden autor, który używał różnych do spisywania tego, co miał? Ktoś powie, no ale ja jestem człowiekiem nauki. Ja nie uwierzę, dopóki mi nie udowodnisz naukowo, że to, co tutaj jest, to jest prawdą. Wiecie, gdy ja słyszę takie rzeczy, to tak sobie myślę, po pierwsze, gdy ktoś coś takiego mówi, to sam się podkłada. Ale gdy słyszę takie argumenty, to czasami ze mnie chciałby wyjść ten ciemny Maciek, taki, który czasami trzeba go pilnować, żeby nie wyszedł ze mnie i nie powiedział to, co naprawdę myśli. I żeby, Maciek, bądź spokojnie, spokojnie, wyluzuj. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo aż w takich sytuacjach aż ciśnie się na usta. I tu kropeczki. Dlaczego? Bo
Czy gdy ktoś takie rzeczy mówi, to czy nie bierze pod uwagę tego, że nie przyjmuje się naukowych dowodów do wydarzeń historycznych? Nauka, jakby nie patrzeć, to jest coś, co musi być obserwowalne, coś, co możesz zaobserwować, coś, co jest mierzalne, bo możesz to zmierzyć, i coś, co może być powtarzalne, bo możesz powtórzyć te jakby rzeczy, żeby one miały miejsce. I to jest nauka. A jak użyjesz naukowych takich dowodów, które są mierzalne, obserwowalne i powtarzalne, do tego, żeby na przykład powiedzieć, no to Jagiełło wygrał pod Grunwaldem. Jak to zrobisz? Jak? Pójdziesz, zaobserwujesz jeszcze raz to, gdy w 1410, bo to jest jedyna data, którą pamiętam z historii, w 1410 roku poszedł Jagiełło, żeby pokonać Krzyżaków. Zaobserwujesz to jeszcze raz? Powtórzysz to? Zmierzysz to? Nie. Do wydarzeń historycznych używamy czegoś innego. Takich dowodów jak na przykład stosuje się w sądach. Jednym z takich rzeczy to są właśnie naoczni świadkowie. Sprawdzasz, czy byli naoczni świadkowie. Mówiliśmy sobie o tym. Naoczni świadkowie spisywali te rzeczy, te wydarzenia, które tam są. Sprawdzasz, czy nie zaprzeczają sobie, czy są zgodni z tym wszystkim. I tak, są. Ja osobiście, już kończąc, bo już trochę przydługo miało być krótko, a jest jak zwykle. Ale ja śmiem twierdzić, że nie ma dowodów na to, żeby można było powiedzieć, to jest nieprawdziwe. To nie jest prawdą. Tylko pytanie jest, co ja zrobię z tym wszystkim, o czym dzisiaj mówiliśmy i o czym moglibyśmy jeszcze wiele mówić. Czy pozwoli, żeby te rzeczy powiedziały ci, o Maciek, warto rozważyć to, co tu jest napisane. Warto popatrzeć, czy to ma wpływ jakiś na twoje życie. Bo Biblia jest wystarczającym i tak naprawdę jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat Boga. Zadam wam pytanie, tak już tak na zakończenie. Czy ktoś z was przeczytał całą Biblię od początku do końca? Całą. Nie podnoście rąk, bo teraz by podnieśli ci, którzy przeczytali, a ci, którzy nie przeczytali, mogliby być zawstydzeni, a nie chcemy, żeby ktoś kłamał. Nie podnoście rąk. Ale wiecie, dlaczego o tym mówię? Wyobraźcie sobie tak żartobliwie. Znaczy żartobliwie. Idziecie do nieba. Jak spotkacie apostoła Piotra, Pawła, to pewnie nie będziecie mieć problemu. Fajnie, tutaj porozmawiajmy o tym, jak twoje życie wyglądało. Ale co, jeżeli podejdzie do ciebie Amos i powie, cześć Maciek, fajnie, że jesteś, czekałem tutaj na ciebie. Co myślisz o mojej księdze, o tym, co napisałem? O czym? Jakiej księdze? Albo podejdzie do ciebie Habakuk, Sofoniarz i powie, a co myślisz o mojej księdze? A ja, o jakiej księdze? Nasz pobyt w niebie będzie dużo łatwiejszy, gdy przeczytamy tą księgę, gdy zapoznamy się z tym, co tu jest napisane. Wiecie, to taki, jako taki żart, ale wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo Biblia ma odpowiedzi na pytania, które mamy. I będziemy studiować, będziemy się uczyć tego, jak szukać tych odpowiedzi. Jak badać, jak analizować, jak po prostu spać od początku, jak po prostu interpretować to wszystko, co tam jest. Bo to jest tak ważne, bo to jest księga, która ma odpowiedzi, to jest księga, która może zmieniać nasze życie. I będziemy się o tym wszystkim uczyć, będziemy o tym wszystkim mówić. Ale dzisiaj chciałem tylko tytułem wstępu zachęcić was do tego, żebyście rozważali tą księgę, rozważyli ją w swoim życiu i żebyście byli tacy, jak ci, którzy, do których podejdzie Amos, Sofoniarz, Habakuk, jakiś, ktokolwiek. Powie, co myślisz o mojej księdze? Mówi, no wiesz co, no super, tylko wiesz co, tego jednego nie rozumiem wersetu. Wytłumacz mi, co miałeś na myśli, powiedz mi. To będzie zupełnie co innego. Ale myślę, że to jest coś tak pięknego. Dlatego zakończę już tak naprawdę, już lądowanie, już koniec, lądowanie. Jeszcze raz przeczytam tą definicję. Dlaczego wierzę? To, co Biblia mówi?
Bo to jest, bo Biblia jest wiarygodnym zbiorem historycznych dokumentów, napisanym przez naocznych świadków lub gdy inni naoczni świadkowie jeszcze żyli, którzy to spisali, konkretne ponadnaturalne zdarzenia, które były wypełnieniem specyficznych proz zapisanych setki lat wcześniej, co sprawia, że ta księga jest boskiego, a nie ludzkiego pochodzenia. Amen. Ach, alleluja. Mam nadzieję, że zachęciłem was troszeczkę do tego, żeby być tutaj za tydzień. Będziemy mówić o już pierwszych metodach interpretowania, dlaczego, jak i tak dalej, ale to za tydzień. A dzisiaj zakończymy, pomodlimy się już na zakończenie i myślę, że do tych obecnych tutaj zapraszamy do Łaz Cafe na rozmowy, na dyskusje, na ciasto, herbatkę, kawę, a wszystkim, którzy byli z nami, dziękujemy, że byliście i do zobaczenia następnym razem.